Hej, 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 cześć kochani moi, witam Was w kolejnym odcinku na tym kanale. Jestem Natalia i dzisiaj przychodzę do Was z paczuszką, którą dostałam na urodziny od mojej widzki Reginki. Regina jest pod każdym filmikiem, gdzie oczywiście są włączone komentarze. No YouTube tak się ze mną bawi, że dosyć często mi je wyłącza. I kurczę, no też nie zawsze widzę, że jest wyłączony i dlatego nie włączam i czasami jak mi ktoś napisze, to włączę. Ale to już wiecie, nie jest istotne. Słuchajcie, Reginka wysłała mi paczuszkę. Reginko, dla Ciebie ogromne, ogromne serducha i przede wszystkim dużo, dużo zdrówka, bo Reginka nam troszeczkę choruje, ale jest mega pozytywną babeczką. Naprawdę ja uwielbiam Reginkę. Popisać, bo ten, no super babka, dużo energii, nie wiem skąd tyle, ale więcej ode mnie, także no chciałabym właśnie Reginku w Twoim wieku mieć tyle energii, żeby mi się tak chciało, jak mi się nie chce. I zobaczcie, kartka przepiękna, przepiękna, dziękuję Ci z całego serducha, życzenia, tutaj już takie dłuższe, w dniu urodzin, w dniu szczególnym. Przyjmij proszę te życzenia, zdrowia, szczęścia, pomyślności, uśmiechu i spełnienia. Przyjmij szereg życzeń, moc, baw się świetnie całą noc. Wszystkiego co najlepsze i spełnienia najskrytszych marzeń życzy Regina. Reginko, akurat właśnie w dniu urodzin to ja miałam taką, zabawę. Akurat nad morzem poszłam właśnie w alkoholizm. No ale co, każdemu się należy, jakby nie było. Piękna kartka będę miała do mojego pudełeczka. Bardzo Ci dziękuję. Oprócz tego dostałam jeszcze takie cukiereczki Mieszko. I powiem Wam, że ja oczywiście już rozpoczęłam. I powiem Wam, że aż się zaskoczyłam, że naprawdę takie... No, myślałam, że to będzie coś alkoholopodobne, ale no nie, zdziwiłam się. Moje ulubione ciacha, ulubione pryncypałki. Ja uwielbiam i właśnie to jest mój minus, bo ja potrafię takie opakowanie zeżrzeć w pół godziny, a potem dupa rośnie i oczywiście narzekam. Ale to się skończy, przestanę narzekać. Do tego, wiecie jak to pięknie pachnie? Truskawkowe. Ja uwielbiam truskawki, zapach truskawek, szejki truskawkowe, lody truskawkowe, truskawki w każdej postaci. Więc nawet te świeczuszki mega pięknie pachną. Bardzo, bardzo, bardzo dziękuję. No, naprawdę ładnie pachną. I z tego się śmiałam, dostałam papier toaletowy, także no dziękuję, nie używam takich rzeczy, ale jak to jest dla dzieci, to przynajmniej wiem komu mogę oddać, właśnie dla dzieciaczków, bo ja naprawdę nie lubię, nie używam, jakoś też temu nie ufam, że to można wrzucić do toalety, spuścić, że później nie było, kiedyś Wam zresztą chyba opowiadałam, jak sąsiedzi, jak mieszkaliśmy w bloku na 8 piętrze, jeszcze nad nami były piętra, sąsiedzi zapchali, po prostu spuszczali wszystko w toalecie i przez to rury się poprzepychały i my nie mieliśmy dostępu przez praktycznie cały dzień do łazienki w Warszawie, także wiecie, no nie ufam takim rzeczom bardzo, ale bardzo dziękuję za wszystko i tutaj zobaczcie, to już jest takie przegięcie, bym powiedziała. Reginku, no zaszalałaś skarbie, bo zdrapek jest od groma. Dobrze, wróciłam do Was. No, to na czym skończyłam, że Reginku, szok. Nie wiem, co mam powiedzieć. Bardzo Ci serdecznie dziękuję, ale tego jest aż za dużo. Zobaczcie, mam ekstra linię. Numerek 23. Góra kasy z numerkiem pierwszym. Krzyżówka XL z numerkiem 14. Potem mam plajstra z numerkiem 47. O, tu jeszcze coś jest. Czekajcie. O, jeszcze podkowa, której nawet nie widziałam. Z numerkiem 31. Festcare z numerkiem 37. Askier z numerkiem 33. I szczęśliwe linie z numerkiem 17. 10, 20, 30, 40, 45, 48 zł. Boże kochany, bardzo Ci dziękuję, ale naprawdę to jest bardzo, bardzo dużo, za dużo i no nie wiem co powiedzieć, biorę się za drapanie,
biorę się za drapanie i ja już ponaddrapywałam, naprawdę nie widziałam tej podkowy, ponaddrapywałam linię, krzyżówkę i te szczęśliwe małe linie, żeby po prostu to za długo nie trwało. I tutaj zostało mi 6 symboli, do linii brakuje tęcza, truskaweczka albo banan. Jeżeli w tych zdrapkach nic nie będzie, to się tym, kochana, nie przejmuj, bo liczy się właśnie pamięć, a dla mnie karteczka. Ja uwielbiam kartki, kocham kartki, zbieram kartki. Więc to nie jest tak, że ja powtarzam poprzez, nie wiem, skromność czy coś o tych kartkach, że wystarczyłaby kartka. Nie, nie, nie. To ja tak mówię, bo ja uwielbiam kartki po prostu. No tak mam. I co? Wiśnie. Zdrapałam coś czy nie? Gruszka. Dobra, dalej. Tutaj mamy tak serduszko i pomarańcza. Serducho mamy tu. Tu. Pomarańcza jest tu i tu. I tu serducho. I ostatnie dwa symbole mamy tak. Dzwonek, który jest tu. I już. I ostatni to mamy śliwkę. Nie kojarzę. Śliweczki nie było. Więc o, nad. Więc tutaj nie mamy nic, ale to nic. Teraz askier. Możemy tu wygrać główną wygraną, jeżeli zrobimy dwa takie same symbole i się możemy zdziwić, bo czas trzech. Tak właśnie miałam. Boże, jak ja to źle wspominam. Chyba za często Wam o tym mówię. Więc szukamy trzech takich samych symboli. No i co my mamy? Cytrynkę, cytrynkę i cytrynkę. Zobaczcie. I zdrapeczka jest wygrana. Ale fajnie. Dziękuję Ci ślicznie. Tu mamy podkowę i słoneczko. Tutaj mamy wisienki i winogronko. Mamy podkowa, podkowa i podkowa. Druga wygrana, ale fajnie. Mamy monetę i sowę. W ogóle to fajna ta sowa. Pokażę Wam, żeście się przypatrzyli. I mega łatwo ją narysować, wiem, bo próbowałam. Gwiazda, gwiazda. O, i gwiazda. To coś czuję, że będzie gwiazda odcinka. Trzy wygrane w jednej zdrapce. I tutaj mamy, dycha, tu mamy 20 i tu 20, 5 dych na jednej zdrapce. Mówiłam, że czuję, że to będzie gwiazda odcinka. O, Reginko, ale Ty masz rączkę do zdrapeczek, bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Druga zdrapka i 50 zł wygranej. No szok, coś pięknego. No wow. Bardzo, bardzo dziękuję. Naprawdę, mega zdrapeczka. Ale drapiemy dalej, bo to jeszcze nie koniec. Kurczę, nie wiem co powiedzieć. Zatkało mnie, no po prostu mnie zatkało. Tutaj szukamy woreczka, a mamy cylinder. No i monety lub właśnie na poprawę humoru, szyderczy uśmiech, odlot to tak. Tak jak zostało nazwane, tak się przyjęło i... o, oto Jon. Lotto się śmieje. Tym razem to ja się śmieję, bo zdrapeczki były za 48, a już jest na plusie. Więc niech te Lotto tak się nie szczerzy. Tą zdrapkę lubię, bo ona naprawdę jakby to była jakaś płyta, drewno, coś mega fajna. Podkowa szczęścia numer 31. Szukamy 9, 22, szósteczki i dwunastki. Mamy 17, 24, a i jeszcze podkowy szukamy, dobrze. 28, 18, jedyneczka, 29, 14, 32, 25 i 11. Także no, nie tym razem. Powiem Wam, że dawno tej zdrapki w sumie nie drapałam. Może się na mnie obraziła. Plajster miodu z numerkiem 47. Tutaj mamy gruszkę. I tu szukamy trzech takich samych symboli. No i zobaczcie, gwiazda, gwiazda i gwiazda. Kolejna zdrapeczka wygrana. Tutaj mamy tęcza. I już. Tutaj mamy moneta. Moneta i moneta. Zobaczcie, kolejna zdrapeczka wygrana.
Boże, kolejna gra wygrana, nie zdrapeczka. Tutaj mamy kwiatuszki, ul. Drugi ul. O, i trzeci ul. Korona, diamencik, safe. Kufer. Nie drapię nazw, to muszę się skupić, co to jest. Podkowa, podkowa i podkowa. Kolejna wygrana. Złoto, złoto i złoto. I kolejna wygrana. No wow, ja nie mam takiej ręki. Rekinko, naprawdę, albo masz mega szczęśliwą kolekturę, ale albo masz taką szczęśliwą rączkę, ale no szok. Tutaj mamy tak, 5 zł. Tu mamy 5, to 10. Tu mamy 5, to 15. Tu mamy 5, to 20. I tu mamy 5, 25 zł na tej zdrapeczce. No mega fajnie. Oczywiście taka wygrana jest, bo pszczółka daje 25, ale fajna zdrapka. Bardzo Ci dziękuję, ale jeszcze dobra, drapię dalej. No, kurczę, ale naprawdę szczęśliwe te zdrapki. Szczęśliwa ręka, albo szczęśliwa kolektura, nie wiem. Mi to się na odcinkach nie zdarzają, takie rarytasy. Ale fajnie. Mam nadzieję, że Ty jak sama dla siebie drapiesz, to też masz same takie zdrapeczki. Szczęśliwe i wygrane. Tu, a nie zapomniałam Wam powiedzieć, że tu zostawiłam 4 literki, już jedno właśnie drapię. Tu mam 2 słowa, a tutaj mam 1 słowo. A teraz mam literkę A. Dobra. W ogóle to miałam przygodę życia. A, o matko, poczekajcie chwileczkę. Jeszcze w tej kopercie, w tej torbie była taka torba z kotami. Nie mam jak Wam pokazać. Taka na zakupy. Mega fajna. Tylko, że ja otworzyłam tą paczkę, bo i tak trochę była podarta ta koperta. I patrzę, że jest torba i w tej torbie przyniosłam tą paczkę i jeszcze te listy. Wszystko z tej stacji i zapomniałam, bo mega wygodna torba, powiem Wam szczerze. Jak się niesie i nawet, no powiem Wam, że trochę to, co niosłam, ważyło, to nie wrzynało mi się w rękę od tej rączki, więc torebka naprawdę super, jestem z niej zadowolona. I te koty są przesuper. Moja koleżanka już się pyta, czy nie chce oddać, ale no oczywiście, że nie oddam. Bo tak jak na zakupy, no to mega fajnie się sprawdza, czy nawet właśnie do pracy. Także dobrze, że sobie przypomniałam o tej torbie, a chciałam Wam opowiedzieć, bo wracałyśmy z koleżanką właśnie z pracy. Jedziemy sobie, muzykę sobie rozwaliłyśmy w tym samochodzie, no bo jednak po całym dniu w pracy człowiek chciałby trochę odpocząć. Tutaj eski nie zdrapałam, widzę. Trochę odpocząć, jakby się odchamić, ja to zawsze tak mówię. Więc słuchamy sobie muzyki i nagle słyszymy łubudu. I coś jakby leciało. I ja po prostu myślałam, że albo nie wiem, coś nam wybiło szybę, albo ktoś nam tą szybę wybił. No różne są sytuacje, tak? Chociaż wcale nie jechałyśmy szybko, no to jednak strach. A to było zaraz za światłami, więc ona zamiast nie zatrzymywała się nic, tylko dalej pojechała kawałeczek. No i co się stało? Słuchajcie, zostawiła po prostu na ten jeden dzień w samochodzie picie tego Horteksa czy coś. I to picie po prostu wystrzeliło. O Jezu. Ja mówię tak, okno, za chwilę czuję, że no po prostu koszulę mam mokrą, włosy mokre. Patrzę się na nią, ona mówi, że chyba picie strzeliło. No i potem już było czuć, no jednak takie picie popsute, sfermentowane, no to trochę tak śmierdzi, że się wyrażę. O, i V, cudownie. więc no powiem Wam, przygoda życia. Jechaliśmy zadowolone i nagle łubudu. Taki szok człowiek przeżywa, no nie? Tutaj mamy zdrapeczkę puściutką. Teraz góra kasy jest z numerkiem pierwszym. I tutaj szukamy tak, wygrywających liczb albo złota, albo worka. I. No i ta zdrapeczka jest na tyle właśnie, nie wiem nawet jak to określić, no kiepska, o tak powinnam powiedzieć, bo bywa tak, że
najwyższa wygrana z całej paczki to ile? 30 zł ktoś mówił chyba. Jak się mylę, to poprawcie. Mogę się mylić, ale coś tak słyszałam, że chyba 3 dyszki. Mamy tutaj 11. Zresztą ja też drapałam całą paczkę tej zdrapki. No i zwrot był po prostu masakryczny. 35 też nie mamy. 16 też. 48. 25. 13. 19. 18. 23. 21. 34 na odwrót. A ja w ogóle, kurczę, jestem w szoku, że ja takie zdrapki dostałam, więc naprawdę ja już nic nie oczekuję od tych zdrapek. Boże kochany, no mega się cieszę. Bardzo. Tutaj zostawiłam 2, 4, 6 symboli do końca. O, ktoś dzwoni na dworzu, kurczę, z głośnikiem, wiecie? Zaraz będzie słychać całą ich rozmowę. Tutaj tak, 6 symboli, żadna linia się nie utworzyła. Drapeczka z numerkiem 23. Powiem Wam, że jak mam brać linie czy krzyżówki, widzę, że jest 23, 24 i 22, to osobiście kupuję. Więc fajny numer z drapki, fajny. I tutaj szukamy podkowy. No tak przesuwać, żebyście dobrze widzieli. Ale tak jak widzę w telefonie, to Wy dobrze widzicie. Już nagrywam na tamtym, więc te filmiki, przepraszam, też dobrze słyszycie, co i ja się bardzo, bardzo cieszę. Tutaj mamy łódź. Łódź mamy tu. Tam wysoko nie ma. Jakoś tak, no pewnie tak bym musiała trzymać. Dobra, tutaj mamy kolejny symbol, to jest popcorn. Dobrze, że przekręciłam, bo akurat będziecie widzieć. Popcorn jest tutaj, 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 tutaj i na samym dole dwa. Tu i tu. Teraz mamy klapki. To może teraz od dołu, jak już jesteśmy. Klapki, klapki. Tutaj mamy klapki. O, wiatraków im więcej, tym lepiej. Przy tej masakrycznej pogodzie to jest po prostu coś ma... Nie wiem, brak mi słów. Nie da się żyć. Tutaj mamy leżaczek. Leżaczek jest tutaj. Tutaj. Tu i na górze nie ma. I ostatni symbol to wyczesane okulary Chucka Norrisa. Okularów nie ma wcale, więc tak dla jasności, dla pewności niejasności. O, pustaczek. Kurczę, kurczę, kurczę. No to powiem Wam tak, jeżeli chodzi o zdrapki, ilościowo, wiadomo, tragedia zawsze wychodzi, tragedia ilościowo, bo zobaczcie, ile zdrapek jest pustych, no nie? O, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć zdrapek jest pustych, a dwie wygrały. Więc ilościowo masakrycznie to wypada, ale kwotowo, zobaczcie, Reginka wysłała zdrapeczki za 47 zł, tutaj mamy... Gwiazdy odcinka, tak jak powiedziałam. Askier 50 zł i 25 zł w plastrze miodu. Czyli 75 zł udało mi się wygrać w tym odcinku. Jest to odcinek na plus, co mnie w ogóle mega cieszy, bo dawno nie miałam odcinka na plus. Więc no super. Bardzo Ci, Reginko, dziękuję. Was raz jeszcze proszę. Ogromne serducha dla Reginki. Ogromne. I no ja uciekam trochę odpocząć, a Wam dziękuję za to, że poświęciliście czas, żeby przyjść i obejrzeć ten odcinek. Bardzo Wam dziękuję, niedługo będzie wlatywał bardzo fajny odcinek, także czekajcie i żegnam się z Wami. Do zobaczenia w kolejnym odcinku na tym kanale. Buziaczki, pa, pa, pa.